Witaj. Dzisiejszy hashtag to kto wie więcej? Zacznijmy od prowokacyjnego pytania. Kto wie więcej o angielskim, którego masz się nauczyć? Ty czy twój nauczyciel? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista, a pytanie nawet nieco absurdalne. Ale jeśli stawką jest twoja umiejętność mówienia płynnie po angielsku, to właśnie ty wiesz więcej na ten temat od swego nauczyciela, a mówiąc ściślej, ty i twoja pamięć długotrwała. Możesz mieć świadomość na temat konkretnych problemów z angielskim, albo nie mieć tej świadomości. Niezależnie jednak od tego, jak wygląda twoja sytuacja, twój nauczyciel musi uzyskać od ciebie i twojej pamięci długotrwałej wiedzę na temat kwestii w zakresie języka angielskiego, które mają być przedmiotem nauczania podczas twojej nauki. I najczęściej dowiaduje się tego bez twojej wiedzy. Jak to możliwe? Prawda jest taka, że w każdym momencie mówisz po angielsku na tyle, na ile pozwala ci twoja pamięć długotrwała. Dlatego twój nauczyciel właśnie podczas twoich wypowiedzi dowiaduje się o zapisanych w twojej pamięci długotrwałej nieangielskich nawykach, nieangielskich wyobrażeniach i regułach, które każą ci mówić po angielsku właśnie tak, a nie inaczej. Aby nauczyć cię mówić płynnie, bezbłędnie i bez wysiłku po angielsku, twój nauczyciel musi dowiedzieć się, co masz w pamięci długotrwałej, aby pomóc ci skutecznie i trwale ją zmienić. W tym sensie to dlatego właśnie ty i twoja pamięć długotrwała wiecie więcej o angielskim, którego ty masz uczyć się każdego dnia. Jestem Tomasz English Wyszkowski. Dzięki.